Wojty.pl. Jesteśmy bezpieczni. Sponsorem kanału jest XTB, polska platforma inwestycyjna o zasięgu globalnym. Natalia Bryś, MMA.pl. Na początku chciałabym Cię bardzo pogratulować. Jak wrażenia po walce? Dziękuję. Ekscytacja, szczęście i w ogóle tak się bardzo cieszę, aż nie wiedziałam, co zrobić z tej radości. Jak się dowiedziałam, że już wygrałam, bo ja też nawet nie byłam pewna, bo znam te zasady, że 3 razy, a jesteś w tym ciągu i właściwie już byłam gotowa. Dobra, jeszcze raz muszę wyjść, jeszcze raz będę teraz próbować. Ale na szczęście już był koniec. Cieszę się bardzo i mogę odetchnąć, zaraz będę jadła frytki, których nie jadłam przez cały czas przygotowań. A czy ty miałaś jakąś specjalną strategię właśnie przygotowaną na walkę? Wczoraj się z Piotrem tak po tym media treningu stwierdziliśmy, ojej, przepraszam, po kosteczka, którą ja sobie wycierałam, proszę, skazę na twarzy. Mieliśmy taką strategię, żeby od samego początku, po pierwsze, nie rzucać się na osobę, bo to może być za bardzo takie, mogę wtedy dostać gonga, czy coś takiego, czego bym nie chciała, tylko technicznie, dobrze i po prostu zachęcać osobę. Ja nawet w pewnym momencie zrobiłam tak. Nie wiem, co to w ogóle miało oznaczać w ringu, nie wiem, dziwne, ale chodziło o to, żeby podeszła do mnie. No i skracać dystans trzeba było, no bo masza jest bardzo wysoka i tutaj trzeba z bardzo wysoką osobą tak, żeby skracać dystans. Wiadomo, że jeśli ona kopnie mnie nogą, no to ja nie dosięgnę, no i oberwę w brzuch jeszcze dodatkowo, co nie jest przyjemne nigdy, więc starałam się po prostu skracać jak najbardziej dystans, no i kiedy już do niej docierałam, co czasami się wiązało z tym, że też ja dostałam, to wtedy grać ciosów robiłam. I w gradzie ciosów ja widziałam, że już Masza rzeczywiście nie była przyzwyczajona do niego, bo sama przed chwilą powiedziała, że miała mało sparingów, a ja pamiętam swoje pierwsze sparingi i swoje pierwsze grady ciosów, które otrzymywałam od Natalii, od Natsu. I Natsu jest znacznie też niższa ode mnie, właściwie bardzo podobnie warunkowo to wygląda, ale to, że ktoś na ciebie idzie z takimi mocnymi ciosami, nawet one nie muszą być silne, ale po prostu są i patrzy na ciebie z takim zacietrzewieniem, człowiek nagle po prostu sprawia, że czujesz się niebezpiecznie. No to moim też reakcją automatyczną było albo zakrycie się, albo przystanie, albo gdzieś upadnięcie, albo odwrócenie się, tak jak Masza właśnie, więc wydaje mi się, że to wynikało po prostu z tego, że tych sparingów miało, jak powiedziała przed chwilą, mniej. Bo to jest taka bariera, ja wiem dobrze, bo po tych treningach wszystkich, które już miałam, że to jest czysto psychiczna bariera, że trzeba przyzwyczaić się do tego, czy przyzwyczaisz twoje ciało do tego, że jesteś w stanie bezpieczeństwa w tym momencie, bo nic ci się nie stanie, ponieważ jest tu sędzia, tam jest twój trener, w każdej chwili możesz powiedzieć nie, stop, nie chcę i to jest taka sytuacja kontrolowana, to co się dzieje. Czyli ty się spodziewałaś, że Masza tak zareaguje i że ta walka się tak potoczy? Nie, właśnie nie wiedziałam do końca, no po prostu ja skracałam trening, dystans i w momencie, kiedy skróciłam ten dystans i poszłam gradem ciosów, bo wiem, że to jest najłatwiejsze, żeby kogoś przewrócić w końcu, a wiem, że 3 przewrotki, no to już jest koniec, no to ja po prostu leciałam w tę technikę. A teraz zaczynam sobie tak przepracowywać i zastanawiać się, z czego to mogło wynikać, no ale to Masza na pewno lepiej powie, po prostu ja mam wrażenie, że tu rzeczywiście to jest taka bariera. Wszystko to jest w kontrolowanych warunkach, ale jest to bardzo dla ciała, czasami dla organizmu nowa sytuacja. No i wtedy warto to po prostu przepracowywać na sparingach. A jak ty się czułaś z tym, że tak wiele osób twierdziło, że to jest taki przesądzony wynik? Oczywiście bardzo, na korzyść twoją. Bardzo źle się z tym czułam. To była taka presja. Ja miałam w głowie tak różne scenariusze, że zaczynamy, pierwszy dostaję gong na przykład, bo to gongiem łatwo uciszyć kogoś, że i padam na przykład i tracę przytomność. I tak sobie myślałam, no i co, i zawiodę wszystkich i pokażę im, że jednak nie umiem, że walczę źle, a nie jak dziewczyna. I miałam bardzo dużo wątpliwości. Do tej walki, szczerze mówiąc, wychodziło mi się tak psychicznie znacznie gorzej niż do tej pierwszej, bo w pierwszej byłam albo underdogiem na początku, albo już potem byłam na granicy underdoga, czy tam gdzieś w miarę wyrównane to było. I rzeczywiście też te nasze, no ale 3 rundy też jest, to jest strasznie ciężko, żeby przeżyć. W każdym razie wychodziłam i wiedziałam, że jak przegram, to nic się nie stanie. A teraz miałam takie poczucie, że ta presja jest tak wielka i ja się też wkręciłam w ten sport i ja czuję, że jest lepiej. I ja na tych treningach 2 razy dziennie wylewałam naprawdę pot, krew i łzy i te łzy były w takim okresie, który jest przez jakieś 2 tygodnie taki najtrudniejszy, największy, najostrzejszy, bo później już się regeneruje ciało, były codziennie. Ja po prostu jechałam na przykład kondycyjnie i płakałam. Naprawdę, no łykałam swoje łzy, zresztą z Natalią obydwie byłyśmy tak wycieńczone. Ja właśnie jestem ciekawa, jak tam Natalia, jeszcze chyba jej nie było.
Będziesz jej kibicować? No, znam ją lepiej, ale kurczę, Agatę też lubię, więc to jest takie... Ale tutaj miałam to samo, że ja też lubię Maszę, więc wiadomo, że ja chcę wygrać, no bo na tym polega sport. Ale Masza jest też super, no. Więc obydwie lubię, ale z racji tego, że wiadomo, że z Natalią trenowałam i jakoś tak ją znam i w ogóle to... No to myślę, że będę trzymać za nią kciuki. No mój trener jest jej trenerem też. Teraz wiele osób twierdzi, że kolejna walka powinna się właśnie stoczyć z Lexi. Jak ty się do tego odniesiesz? Tak, ja też to słyszałam. Zresztą Lexi wiem, że też miała takie propozycje, bo mówiła o tym otwarcie na jakichś streamach, live'ach. No zobaczymy. Na razie ja szczerze mówiąc teraz bardziej myślę o frytkach, które za chwilę zjem, niż o tej kolejnej walce. Teraz będę miała tak, że pewnie pozostanę trochę w motoryce, żeby sobie postawę ustabilizować, nawet dla siebie po prostu. No i będę też ćwiczyła, ale na pewno już nie dwa razy dziennie przez jakiś czas po tej walce, bo ten okres przygotowawczy był bardzo trudny. Bardziej teraz myślę o tym, żeby iść do psychiatry po prostu w przyszłym tygodniu i prawdopodobnie będę musiała mieć coś tam, czy leki zmienione, czy może psychoterapię. No, najważniejsze, żebym doprowadziła się do porządku w tym zakresie, bo rzeczywiście ten kryzys mocno odczuwałam. Nie tylko taki fizyczny na treningach, ale też psychiczny, więc będę o tym. A czy Lexi, będziemy walczyć z Lexi, czy nie? Super by było oczywiście tak sportowo, byłoby bardzo super, bo ona przecież ma identycznie warunki jak ja, bo jest tak samo wysoka jak ja, ważymy podobnie, ćwiczymy też już, no ona miała ile? 3 walki chyba, tak? Ja już 2. No to by było ciekawe, myślę, jako widowisko. Dobra, Maja, ostatnie pytanie, bo tutaj już nas gonią. Czy ty czytałaś już komentarze może pod ostatnim postem z tobą na High League'u? To pozwól, że ja ci przeczytam, bo odniosła się do ciebie Maluba. Czy aktywistka Maja przestanie bić słabszych? Czy to jej nowa dewizja życiowa? Mało tego, oprócz słabszych fizycznie, oponentek wybiera takie, które nie mają nic do powiedzenia. I tutaj się odniosła też do kompleksów i hipokryzji. Co ty o tym sądzisz? Nie, no... Maluba miała jakieś wypowiedzi, które były bardzo krzywdzące dla pracownic seksualnych. Ja się do tego odniosłam na stories, a ona w taki agresywny sposób zaczęła mnie atakować. Ja rozumiem, że ona próbuje sobie znaleźć może przestrzeń pod walkę, ale nie dostanie jej ode mnie, ponieważ ja, może dla niej to jest słabość, a dla mnie to jest siła, że osoba nie jest agresywna. I ani Mrs. Hanie nie była agresywna, ani Masza nie jest agresywna. Ja po prostu nie chcę być obok agresywnych osób, bo nie czuję potrzeby tego i nie chcę tego robić. W związku z tym to A te zarzuty, że słabsze osoby, no Masza jest i cięższa, i wyższa. Ja miałam większe doświadczenie i tutaj wiedziałam, że ją bije, ale nikt nie wiedział nic o Maszy, jeśli chodzi o jej treningi. I one mogły być na każdym poziomie. Tego nikt po prostu nie wiedział. Jeśli chodzi o warunki, miała lepsze warunki ode mnie. Wszystkie propozycje, które dotychczas dostałam z federacji, przyjęłam. Pierwszą propozycję, którą dostałam, to była Ewa. Przyjęłam Ewę. Ewa ćwiczyła dłużej ode mnie. I Ewa, jeśli chodzi o... Kurczę, ona od września ćwiczyła, ja ćwiczyłam 2 miesiące, więc to było czy tam od grudnia. Znacznie dłużej. I wcale nie była gorsza. Kurczę, to jest uwłaczające dla Ewy, żeby mówić, że była gorsza, bo była naprawdę, była tak mocną zawodniczką i było mi tak ciężko z nią. Już naprawdę w pewnym momencie ja już chciałam się poddać, bo to już było za dużo dla mnie. Więc no, po raz kolejny obraziła kobietę, ale po prostu przyjęłam na razie każdą walkę, bo dla mnie takim chyba punktem, gdzie ja nie przyjmę kogoś, to jest to, żeby nie był właśnie przemocowy, agresywny, na takich rzeczach nie bazował. A jak tak nie jest, to czemu nie? Dobrze, bardzo ci dziękuję za wywiad. Leć jeść frytki i życzę ci powodzenia na kolejnych wywiadach. Dziękuję. Dobrze jest mieć wybór. Szczególnie w inwestycjach. Dlatego warto wybrać XTB. Ty decydujesz, w co chcesz zainwestować. Wybierz XTB i inwestuj w ponad 5,5 tysiąca instrumentów finansowych. Safety.pl. Jesteśmy bezpieczni.